Cześć, z tej strony Kielich, głównodowodzący projektu Szczur. To jest moje koronawirusowe biuro, nie tylko koronawirusowe, ponieważ projekt Szczur nie doczekał się jeszcze nigdy swojego biura i jeszcze pewnie trochę się nie doczeka. Ale postanowiliśmy wyjść z ukrycia, zrobić tego devloga, pokazać, że żyjemy, że wcale nie siedzimy w piwnicy i też oprócz tego oficjalnie ogłosić, że nasze demo nie pokaże się w marcu. Będzie w kwietniu. Okazuje się, że jeżeli do jednej miseczki wsadzimy sobie kiepski management w moim wykonaniu, brak pieniędzy, ambitne plany na gry, potem wstawimy to wszystko do piekarnika, zostawimy na 2 lata, wyciągniemy, posypiemy koronawirusem i mamy piękny przepis na przepyszne opóźnienie. Niestety. Dla tych, którzy nas nie znają, jesteśmy niezależnym projektem game developerskim, który wyewoluował sobie z grupy zajawkowiczów zwanej przez Tomasza Andrzeja Działowego pod wspaniałym szyldem Stwórzmy własną grę. Od 2017 roku przewinęło się przez ten projekt prawie 200 osób, które po godzinach pracowały nad tą grą. Znaczy, to nie jest tak, że od 2017 pracujemy nad tą jedną grą. Oczywiście są pewne założenia bazowe, które mamy od pierwszego dnia. Jest w tym jakaś taka magia, że mamy coś, co nam towarzyszy przez tak długi okres czasu, ale w międzyczasie tak naprawdę przygotowaliśmy ze, nie wiem, 3 gry co najmniej. Tylko za każdym razem, jakie robiliśmy, okazywało się, że nie są na tyle dobre, żeby wypuścić je dalej, więc po prostu wyrzucaliśmy to do kosza, wyciągaliśmy wnioski, zaczynaliśmy od nowa. W międzyczasie byliśmy na targach Krakow Game Days z dość marnym skutkiem. Dobra, niechaj gra przemówi. Gra przemówiła! Weź mnie z tej kamery. Ale potem po roku wróciliśmy na te same targi, no i tym razem poszło nam zdecydowanie lepiej. So it's gonna be the most promising game. And which game is gonna be the most promising, or maybe which project is gonna be the most promising, because it's the Rat Project! Woo! Well, it's heavy though. Ooh, oh yeah, it's quite heavy. Po tych 2 latach została nas teraz tylko garstka i ostatnimi siłami już walczymy, żeby dokończyć to demo. No i słuchajcie, to demo to jest nasze ostatnie podejście. Pracujemy nad nim tak naprawdę od kilku miesięcy. Jest ono niewielkie, ale zawiera w sobie całą esencję tego, czego zdołaliśmy się nauczyć przez te ostatnie lata pracy w tym projekcie. I to jest coś, co strasznie nas jara, bo wychodzi na to, że to może być po prostu fajna gra. No właśnie, może w ogóle o samej grze. Najprościej rzecz ujmując, jesteśmy grą fabularną z karcianym systemem walki. Zahaczamy trochę o RPG, no z side-scrollerem jesteśmy. Troszkę w nas jest z przygodówki, ale na tym też polega wspaniałość indie, że możemy sobie tworzyć plecionki różnych gatunków. No i jak na indyka przystało, mamy mechanikę, która to wszystko ze sobą scala, spaja i stanowi taką oś obrotu, która jest w jakiś tam sposób, mam nadzieję, unikalna dla tej gry. Jest to mechanika emocji. Działa to w ten sposób, że gracz podejmuje decyzje fabularne, oczywiście jak na RPGa przystało, ale wiąże się to właśnie z nastawieniem emocjonalnym, z pewnym ładunkiem emocjonalnym, który później będzie nam rzutował nie tylko na rozwój fabuły, ale również na talię kart, którą będziemy dysponować w trakcie walki. Co jeszcze? Bardzo chciałem Wam wszystkim podziękować za to, że jesteście z nami już od prawie, słuchajcie, 1000 dni. Żeby zobaczyć work in progress. Ojoj. Bo to jest tak, że nawet jeżeli przez kilka miesięcy się nie odzywamy i nie dajemy o sobie znaku życia, to zawsze jest ktoś, kto napisze do nas, że Eluwina, mordeczki, w ogóle strasznie się jaram, fajnie, że ten projekt, trzymam kciuki, jak tam, kiedy premiera, prawda? Zawsze, o fajnie, że się cieszysz, ale nie wiem, kiedy premiera. I to zawsze napawa taką energią, to daje tak dużo siły. Wiecie, to doprowadziło do sytuacji, w której tak naprawdę ja z Michałem, czyli grafikiem, z którym tak naprawdę prowadzę ten projekt, w pewnym momencie zrezygnowaliśmy ze swoich prac i stwierdziliśmy, że za własne oszczędności będziemy robić dalej ten projekt po prostu, żeby go zrobić, bo to jest projekt, który pokochaliśmy, który też w dużej mierze pokochaliśmy dzięki Wam, bo siedzieć i robić sobie w pokoju to jedno, a siedzieć i robić sobie w pokoju wiedząc, że ktoś na to czeka i trzyma kciuki za to, to jest coś niesamowitego.
A dla wszystkich tych, którzy wrzucali memy na hajsy, że szczur nie żyje, jest specjalne miejsce w piekle. Jak i również na naszym nowym Discordzie, który założyliśmy, żeby jeszcze się bardziej z wami zintegrować jakoś, bo to jest fajna inicjatywa, mam wrażenie. Siedzimy tam my z dewami, z weteranami projektu, z niektórymi z tych 200 osób, które przewinęły się przez ten projekt. To jest taka w porządku platforma do komunikacji właśnie z wami, bo tam tak naprawdę możemy sobie bez żadnej kindersztuby rozmawiać i komunikować się ze sobą, wymieniać, nie wiem, informacjami, pokazywać wam możemy jakieś rzeczy, które robimy, nad którymi pracujemy. Poza tym to jest pewnie też miejsce, w którym jako pierwszym wpuścimy demo. Także jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszam. Wszystkie linki są prawdopodobnie w opisie, bo w ogóle słuchajcie teraz. O matko, mamy tak, mamy Face'a, YouTube'a, Discorda, Instagrama, Steama. Brakuje tylko Twittera i dema. No.